Dzień dobry, cześć i czołem, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Paweł, dzisiaj jest Ren oraz Joszelka! Hello! Ejka! I słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj znaleźliśmy szkielet, dokładnie tak. Dodali nowy szkielet, który można znaleźć w różnych lokacjach na mapie. I, no właśnie, co się będzie działo dalej, chodźcie sprawdzimy. Idę do szkieletu! Chodźcie do szkieletu, chodźcie tutaj. Poka szkielet. Znajdźka. Jest znajdźka, nie wiem, tam będziemy poszukiwania jakieś robili chyba. Tutaj trzeba zejść na dół. Na dole? Tutaj. Serio? Aż tak? Zobaczcie, tu jest szkielet. Normalnie. O matko. I co ma sobie? I on ma tutaj... On tu ma jakieś rzeczy, widzicie? On tu ma jakąś markę. I nie wiem, co to tutaj jest. To jest chyba wykrywacz metali. Ej, ale... No ja nie wszystko widzę. To on. To on. Co, nic nie widzisz? Nie wszystko widzę. O, to co, podnoszę wykrywacz metalu, co? Ja wiem, że jest się stara. Dobra, podnoszę. Podnoś. Okej, mam wykrywacz metalu, tak. Fajny jest? Właśnie zastanawiam się, gdzie on w ogóle tutaj... Ja też podniosę. Wykrywacz metalu, spoko, ale pytanie... Zakopane skrytki, odblokowane wykrywacz metalu. Teraz mogę? Nie mogę. O, mapa tu jeszcze jest, weźcie mapę. Podnoszę. Okej, wykrywacz metalu odblokowano, tu jest... no to jest mapa Kaya Porico. I są oznaczone skarby, czy mi się wydaje? Chyba tak. Chyba tak. Już wykrywacza metalu na wyspie Kaya Porico, żeby codziennie szukać zakopanych skrytek, które zapewniają pieniądze i RP. Hmm. Aha, czyli to nie jest tak, że jakiś skarb w postaci jakiejś strzelby albo rewolweru, tak kiedyś. Tylko dostajemy kasę i RP. Dino, to jest Leslie. Ja bym trzymał, Dobra, Leslie to chodźcie. To jest. Dotkał się myli kapitan Jack Sparrow. To chodźcie, idziemy na górę. Ja myślę, że polecimy na te Kaya Porico, zobaczymy, czy faktycznie są te skarby tam. Mhm. Dobra. Jeśli zadziała, to tak jak ma zadziałać. Dobrze. Jeżeli tak ma jak zadziałać, to zadziała, jak nie zadziała, to no niestety będzie nam przykro. No niestety nie zadziała wtedy. Czekajcie, tu mam helikopter, więc przejdźmy może... Dobra. Możemy też tak przebiec po prostu. O. Okej. Okay. Nie mam żadnego pojęcia, czy będziemy razem, bo chyba tam się będzie osobno leciało na te Kaya Porico. Każdy będzie na solo sesji, podejrzewam. Nie, to masz ja dostępu tak do tego pojazdu? A bo jesteś prezesem. Ja też nie mogę. Teraz nie mogę. Dobra, wysyłam zaproszenia, dołączcie. Do organizacji. Dobra. Teraz już mam. O, dobra, proszę wsiadać, zapraszam. Dobra, dzięki. No to lecimy. Koło tych bezpiecznych dział, rakietowych i miniganów. Dobra. Dobra, no to lecimy w takim razie, słuchajcie, na lotnisko. I stamtąd, że tak powiem, postaramy się dolecieć na Kaya. Ale blisko, panie kolego. Widzisz jak bliziutko? No ale no. Powiem ci tak, helikopterem bliziutko, ale jakbyś miał jechać autem czy coś, no to... O, no, trochę to w ogóle wyobrażacie sobie GTA na piechotę? No nie za absurd. Co za absurd, no. Czekajcie, tutaj musimy wylądować. Dobra. Okej, dobra. Jeden spadochron. Ja mam nadzieję, że ta mapka tam będzie dostępna, no nie? Zobaczymy, jak o, nie pokażę. Magia montażu. Dobra, okej, ja wszedłem właśnie w tym momencie. Widzę, ja też kupiłem bilet, nie wiem, czy mnie wpuszczą w takim stroju. Impreza na plaży, proszę bardzo, okej, kupuję. Okej. Lecimy, sprawdzimy. Czyli co tydzień tutaj będą jakieś, że tak powiem, rzeczy do ogarnięcia. Nowe skrytki będą co chwilę. No spoko, jeżeli to się będzie opłacało, to czemu nie? Jeżeli każda skrytka będzie zawierała milion, to się opłaca. Po 20 tysięcy, no byłoby fajnie, gdyby 20 by zawierała. Już nawet. 20 tysięcy? 20 milionów? No. Nie, 20 milionów, tak, jasne. Widzę was. Ale 20 tysięcy? Co ty gadasz? No. Dobra, chyba że to faktycznie jest powiązane z tym, że trzeba zwiat robić. Tylko ciebie w ogóle. No, ja też tylko Pawła widzę. Pojechał sobie bez nas. O, jest Joszelka! Wszyscy cosplay Pawła. Normalnie widzimy się, okej, super. Dobra. Siema, idziemy tańczyć czy coś? Tutaj dobra. Nie, tu zwróć do Los Santos, to nie. Dobra, słuchajcie, czekajcie. Aha, tutaj są w ogóle... Ej, ale tu zlipa, bo tu faktycznie jest zablokowane, zobaczcie. Chyba, nie można wejść. Było mówione. No gdzie mnie zawracasz? No, nie można, no. Bo tu wcześniej ci strażnicy nie stali po prostu na zwiadzie i można było przejść sobie. Oni chodzili. Chyba, że trzeba zrobić faktycznie zwiad, no ale to byłoby totalne bez sensu. Po prostu za każdym razem trzeba na zwiadzie jeszcze szukać skrytek. No cóż. Idziesz na zwiad i szukasz skrytek, co nie? Puść mnie, jestem the one Ren.
Gdzie tam płyniesz? No chcę zobaczyć, czy można opłynąć po prostu tutaj. Wróć na imprezę, nie można! Ej, faktycznie! Tańczę sobie przy tym. Sama impreza. To jest tylko właśnie sama impreza, trzeba faktycznie zrobić zwiat, ale to jaki to ma sens po prostu, jak ktoś nie chce robić... Kto miał rację? Kto miał rację? No, ale dobrze to sprawdziliśmy, dobrze to sprawdziliśmy. Czemu się tepiesz? Co jest? Tańczyłem sobie tam przy tym generalnie. Także dobrze to sprawdziliśmy, aczkolwiek no okazuje się, że tak powiem na zwiadzie, no to nie lipa. Ty się tepiesz. Bo za każdym razem trzeba będzie odpalać napad, robić zwiad, żeby specjalnie pójść sprawdzić skrytki. No nie? To co? Ale to odpalamy? Za jednym razem można zrobić. To tak, sobie. Można. Dobra, no to lecimy na Cayo Perico! Te za wielkie. Dajesz, prowadź, prowadź, leć. Czekaj, muszę to podnieść. No musisz tak, no wiesz co, ogólnie trochę ciężkie osoby mamy tutaj na pokładzie, więc... No mówisz oczywiście o sobie cały czas. Co? Nie, no skądże? Tak. Ja? No tak! Ja? To najwyżej, no. Najwyżej się rozwalę jak... Ja sobie już o, dobra, dolatujemy w końcu, dolatujemy powoli do Cayo Perico. Dolecieliśmy chyba. Znaczy no, w sumie nie dolecieliśmy, tylko wylatujemy z miasta i lecimy na Cayo. Patrzcie jak ładnie ląduje, okay. Patrzcie, widzicie nawet to? Nawet zmieniasz na zakończenie. Nawet nie potrzebuję do tego, aha. Była noc i jest noc. Nie wiem, co u was jest? Był u mnie przez chwilę dzień. Okej. Okay. Później taki switch. To był dopiero timelapse. Let's go! Co ty do nas? Co ty masuje nas. Masaż. I tylko jedną osobę. Po takiej podróży wyprostować kości. No, no, trzeba się rozmasować. Okej. Okay. Ja przede wszystkim zrobię pierwszą jedną ważną rzecz. Jaki ładny jest. Mianowicie. O. Dokładnie. Ja chcę być panem kotełkiem. Szkoda, że mogę cię i teraz czekajcie, zobaczmy na mapę. Jak to tam wygląda. Ej, faktycznie, tak ten, są punkty. Najbliższy punkt jest tutaj, miejsce zakopanej skrytki. Drugi punkt jest gdzieś tam po prawej stronie. A trzeci punkt? Jest trzeci? No właśnie, nie ma trzeciego, nie widzę. A miał mówili, być że będą chyba trzy. Chyba, że trzeci będzie dopiero po znalezieniu drugiego, albo pierwszy. A, może tak być. Dobra, chodźcie, wsiadajcie tutaj. Podjedziemy do pierwszego, który jest najprostszy chyba. I nie wymaga skradania się. No chyba właśnie tak. Ja od tyłu. No we tu! Wsiadać tam, wsiadać, dobra. Małeś piczwiczki. Dobra, no to ciśniemy. Gdzieś tam jest jakiś punkcior, można ten, zobaczymy ile można na tym zagarnąć, że tak zobaczymy, powiem, hajsu. Jaka wygląda animacja, że tak powiem, wyszukiwania skarbów. A no tak. I ta koszulka, która się świeci od z daleka. I buty. Dobra, uwaga, dojeżdżamy, podoba. Hamuję. Okej, okay, jesteśmy na miejscu. Teraz czekajcie, teraz pytanie, czy ja tu mam coś wyciągnąć, czy co? A, dobra! O, czuję coś. Zesrałem się, przepraszam. Tutaj pika robi. Ma ci pikać coraz bardziej. No robi pika coraz no, bardziej. No mi też pika, ale to tak tutaj, nie działa. Tutaj. O, faktycznie. Tutaj, czekaj, idę. O, faktycznie jest jakaś... Poczekaj, sprawdźmy. Tutaj. Tu, pode mną. Pod tobą? Nie, pode mną, tutaj. Tu? A tu jest dziura, jest tu faktycznie, dobra, zacznij kopać, żeby wykopać skrytkę. Ren zniknął, jest taka... Zniknęli! Rękami. Nie! Co się stało? Kopujemy. Zniknęliście! Wciągnęło ich do dziury! Znalazłem. O, są już. O, też już jesteś, patrzcie, teraz ja zniknę. 15 tysięcy dostałem. Patrzcie, teraz zniknął. Znikam. Zakopałem się po prostu. Dobra, to musimy się... Dobra, jeszcze jedna zakopana zobaczmy. Skrytka. 17... Nie, 15 tysięcy więcej, okej. Okay. Ej, poczekajcie na mnie! Poczekajcie na kotełka! Kotełek chce też! Ale to było dobre. Ale to było śmieszne. Ale to było zabawne. Ale dlaczego nie mam już tej obudowy tutaj? Halo, gdzie jest obudowa? Jaka obudowa? No bo tutaj jeszcze było do oparcia się. Tu oparcie? Co ty gadasz? To jest teraz wyczyn. Jedziemy na tamtą stronę. No, teraz słuchajcie, musimy dostać się, że tak powiem, no... Kawałek drogi dalej. I co, codziennie można po takie dwie skrytki na Cayo Perico otworzyć? Okay. No nie, właśnie tam chyba ilość skrytek jest różna. Okej. Okay. Zadanie dnia. Nie, nie ma tutaj, w tym miejscu. Dobra, ale tam gdzieś była, że można to sprawdzić sobie. Tak, krzaczkami będziemy jechać. A jak to się zwykle robiło, tak się robi. Dokładnie tak. Albo może odpowiedź tam pobłot, nie? Jakoś tak.
Metoda na swój. Dobra, jedź po swojemu. Każdy ma swoją metodę, że tak powiem, jazdy. Później tak będziemy musieli dosyć ekstremalne. Ja mnie tylko zastanawia, czy ta druga skrytka będzie, że tak powiem, bogatsza. Ej! Co jest? Co? Hopie, hopie, ty pabuj, tu jedziemy tutaj z tyłu, nie? No. Co się stało? Wy się tam nie trzymacie w ogóle? No, ja się puściłem, nie? Normalnie. Ooo, dobra. Kamera po lewej. Dobra, 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 tutaj. Ej, bo auto jedzie, ej, bo auto jedzie. No jedzie, ale na dole nas nie zobaczy. No, ale on u góry jedzie, można zobaczyć. Zgaś światła. Nie no, proszę cię, na długich najlepiej jeździć, wiadomo. Przynajmniej oślepisz. Dobra. Tylko Ren, żebyśmy się nie, wiesz, nie wywalili, nie? Ty nie wierzysz w umiejętności Rena? No, no patrz. I teraz mnie stresuje. Zero stresu, zero presji. Naprawdę nikt cię nie... Nikt teraz na ciebie nie patrzy, nie? Kompletnie. Wszyscy widzowie, no nie? Tak. Wszyscy widzowie patrzą teraz. Tak jest. Dobra, na spokojnie. Aha, tutaj. Czyli się trzeba będzie tędy przedostać generalnie. No, to trzeba przebiec tam od prawej, nie? No, 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 no. Niestety tak trzeba będzie zrobić. Dobra. Wracam. Dobra, spróbujmy. Tylko tak wszyscy razem jednocześnie przelecimy się, nie? Po prostu. Tak, ale generalnie wtedy jak ten typ jak tam patrzy, a ten na wprost tam daleko jest z drugiej strony. I teraz może... Ja biegnę. Szybko. Ja też biegnę. Szybko. Dobra, szybko, 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 szybko! Uwaga, tu jest kamera! Nie na kamerę! Nie biegnij na kamerę! No i dałeś się schwytać, Ren, no wiesz ty co? Ja nie wierzę. No tak, ty! Ja dalej biegnam. Ja też. No. No to spoko. Dobra, czekajcie, bo to... Ty się teleportujesz! Serio? Tak. No, teleporter jeden, normalnie. Ale mam normalne pinki, tak dalej. Jakie pinki masz normalne? Czekajcie, bo ja tutaj muszę jakoś przebiec, tylko poczekam aż tutaj się odwróci typiarz. Generalnie zaraz tam będę. Tak? Ej no, bez jaj, czekajcie, teraz mi się ten odwróci na bank, nie? Ja nie wiem, kto mnie tam zobaczył. Biegłem po klucie koło Yoshi, bo prędzej bym był przekonany, że kamerkę Joszelka złapię, no nie? Niż... Ale ja nie złapałam żadnej kamerki. No wiem, ale już tam jadę. Teraz z motorem pojadę, jeszcze będę szybciej. Dobrze. Wow, tu auto jedzie! Jazda, Shimmy Jimmy. Dobra, czekajcie. Ja biegnę z buta. Moje czoło. Dobra, ja teraz biegnę tędy, okej. Okay. Ja, tam, ja też normalnie tak daleko jesteście. Wow, 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 dobra. Okej, okay. No co daleko, po prostu ja musiałem poczekać. Jak jesteście, jak ja jestem z tyłu, o co ci chodzi? No, daleko jesteś. Ja się normalnie biegłam sprintem. Joszelka, ale gdzie ty biegniesz? A, czyli no to... daleko z tyłu. No, nie do żółtego punktu, Joszelka. My nie robimy zwiadu teraz. Ja biegnę na wieżę, no co ja ci poradzę? Jaką wieżę, chopie? Kobito znaczy się w sensie. No. Tak to jest, jak ma się fioletowy znacznik, ale. No. Różowy to jest, różowo-fioletowy. Jak czemu nie biegniesz do różowego? To jest różowy. Normalnie, tam jest skarb. Dobra, uspokój się, zaraz znajdę skarb. Dobra. Gdzie wy tam z tyłu jesteście? Weź ty się uspokój. No. Jestem obok ciebie, dobra, weź ty się uspokój, jak jest z tyłu. Czekaj, bo tam auto zawraca, także uważaj. Aj, czekaj, tu z nawierzy typiasz! On się może odwrócić w każdym momencie, Joszelka, co ty robisz? Jak on się odwróci, to nas zobaczy! Tu się nikt nie odwraca. Po lewej też jedzie typiasz. Dobra, czekaj, czekaj, czekaj. O, odwrócił się! Wow! Dobra. Odwrócił się, patrzy widzę, na nas. Wiem, ale jestem poniżej, także mnie nie widzi. To ja biegnę dalej. Dobra, ja biegnę też, szybciutko. No i co myślisz, że co? No przesuń, tak? To jest wyścig. Chyba tak. O, Ren dojechał, elegancko, wszyscy w tym samym momencie, no nie? Jak to było pięknie zgrane. Dobra. Siema. Jo. Paka kask. Dobra, paka kask. Sprawdzamy, szukamy. To będzie gdzieś na dole, czy u góry, czy co? Gdzieś na prawo. Masz? No jest tam pokaż. Górka, ale uwaga, bo jedzie. O, jest. To ja sobie już oni tu jadą teraz? Nie, jadą dalej, dobra. Ja będę kopać. Dobra, ja też kopię. Ja też. O, pyk, szybciutko. No, so hajs. 15 tysięcy. Też 15 tysięcy?
No to jak nic. No to słuchajcie, ogólnie powiem tak, no naprawdę mega opłacalne, no nie? Tych skrytek było przynajmniej 10. Jest dwuosobowy? Nie jest. Ojejku. Joszelka! Uderzyła mnie! Poczekaj! To co dobra. Robicie w domu, to wasza sprawa. Dobra, słuchaj, tam auto powiedziałem. Chodź, pojedziemy autem. Chodź, Ren, tutaj jest auto. Spokojnie, damy radę, patrz. Tu fura stoi. Musimy się teraz stąd wydostać. Pisz. O. Na pewno się nią przedostaniemy. No pewnie, że tak. Tylko uważaj, bo tam kamera stoi. Gdzie my się mamy dostać, że tak powiem? Co? No mam się wydostać teraz. Ale gdzie teraz mamy jechać? Prosto pod kamerę? Chcesz jechać, czy co? No. No, oczywiście. No, dawaj, dawaj, jedź. Omiń to. Gdzie mamy jechać? No na lotnisko, musimy wrócić. Po co wróciłaś? Nie będziemy robili. Nie będziemy kończyć zwiadu, myślę chyba, nie? Chyba, że kończymy zwiad przy okazji. Wow. No to chodźcie, jedź na ten, na wieżę. Robimy zwiad. Patrzcie. Tam typ idzie. Jak się odwróci, to po nas. Więc jedź tam szybko na wieżę, jedź na wieżę. Dobry? No, wiesz co, właśnie. No to zwaliłeś. No i daliście się schwytać. Nie daliśmy się, tylko bym pasażerem do Ren prowadził. Normalnie. To tyle, no. Tym symbolicznym akcentem. Co ty byś chciał? Nie, żaden symboliczny akcent. Teraz się musimy wydostać z powrotem w takim razie ten. Chodź, lecimy ten. Chodź do samolotu. Wylatujemy stąd. Ja stąd wylatuję. Co wy robicie? Halo, dlaczego beze mnie? Joszelka, daj się złapać szybciutko. No, trudno, no. Ale ja tak nie chcę. Ja chcę zwiad dokończyć. Jak to zwiad? Dobra. No to Joszelka schakowała. Rubinowy naszyjnik będzie, tak? Do kradzieży. Cayo Perico. Co tam się dzieje? Co to było? Co wy tam robicie z tym? Dobra, to co? Wracamy do Los Santos, co? Tak. Dobra, chodźcie. Chcesz to nacisnąć w końcu? Dzięki. Tyle trzeba było czekać, żebyś to nacisnął. No. O, ja nie mogłem, tylko on mógł. Dobra, to wracamy. Mam guziczek chyba gdzieś, nie wiem, w marynarce schowany. Guziora musiałem odpalić, no nie? Chyba gdzieś indziej, też na M. Chyba Joszelka pilotuje, bo coś tak jakoś, coś tak... A nie, to ja pilotuję. Nie, ty pilotujesz. Ej, bez ja, ja to pilotowałem. Ty nas przemycasz, no nie, jesteśmy pod podkładem na przykład tam. Tak, dokładnie jest. Dobra. Co? Czekajcie, jedna rzecz. No Ren, ale zepsułeś zabawę. Ej, normalnie duszku Kasperze jeden. No i co ja mam? Ja się mam bardzo. Także moi drodzy, tym sobie mocno kończymy. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się, papa, dajcie znać, co myślicie o tych nowych skrzyniach skarbu. Czy to wam się podoba, czy nie? Jak to wygląda? Tak jest, trzymajcie się, cześć! Uciekaj, Ren! No nie, co za... O, pieniążki! Uciekaj, Ren, okej. Dzięki, że zostałeś do końca. Jeśli nie widziałeś poprzedniego odcinka, koniecznie obczaj go tutaj. Wystarczy kliknąć. Gdzieś tu, w tym miejscu.